trwa sesja otwarcia ofert w ramach postępowania dotyczącego zadania pod nazwą montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno. Otwarcie, jak i oceny ofert dokona komisja powołana zarządzeniem wójta gminy Szczytno w składzie Sebastian Imielski, pan Marek Godlewski i pan Jan Lisiewski. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 190 tysięcy złotych brutto, w tym na rok 2020 kwotę 5 tysięcy złotych brutto. Kryteria oceny ofert: cena 60% oraz okres gwarancji wraz z wymaganymi przeglądami technicznymi 40%. Wpłynęły dwie oferty oraz wycofanie jednej z ofert. W związku z tym, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako pierwszą otwieramy kopertę z nazwą wycofane. Wycofanie dotyczy firmy Lift Projekt Inżynieria Dźwigowa, Kalinowo 86 07 300 Ostrów Mazowiecka. W związku z ogłoszonymi zmianami do wyżej wymienionego postępowania wnosimy o wycofanie otrzymanej przez Państwa oferty z dnia 1 października 2020 roku. W związku z tym ta oferta z 1 października 2020 roku podlega wycofaniu, oferty tej nie otwieramy i podlega ona zwróceniu do wykonawcy. Natomiast teraz możemy otworzyć ostatnią kopertę, która będzie zarazem pierwszą i jedyną ofertą. Oferta numer jeden jest to oferta firmy LIF Projekt Inżynieria Dźwigowa. Paweł Rafalik, Kalinowo 86 07 300 Ostrów Mazowiecka. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 288 804 zł. 288 804 zł. W tym etap pierwszy 28 000 zł, etap drugi 260 804 zł. Okres gwarancji 5 lat. Była to jedyna oferta. Na chwilę obecną dziękujemy.